Grześ, co robisz? Bukujemy bilety na 17 kwietnia na podróż do Polski. Ale jakie są to bilety? Na prom. No ale jakie? One way ticket, no! Do choinki. Chyba pierwszy raz bukujemy one way ticket. Czyli to jest oficjalny nasz start trasy 17 kwietnia. Przesuńcie się. Lubi się? Chodź. To co robimy? Robimy... Po pierwsze schodzimy z komórki, a później... Robimy porządek w piwnicy. I ogólnie porządek, bo czas nagli. Zbliżamy się ku końcowi naszego pobytu tutaj, w tym mieszkaniu. I musimy się pozbyć paru rzeczy, których nawet nie mamy gdzie przechować tak naprawdę, więc musimy je wywieźć na śmietnik tak naprawdę. No. No. Taka jest misja na dzisiaj. Tak, zaczynamy, bo generalnie to już w tym tygodniu, który był, kupiliśmy bilet na prom w jedną stronę, więc zjeżdżamy do Polski, to jest oficjalne. Pakujemy się i 17 kwietnia mamy wyjazd. Tak. Więc już mamy deadline, do kiedy musimy się spakować. I postanowiliśmy zrobić coś już produktywnego i zacząć porządek w piwnicy, ale też popatrzeć do szafy, poszukać tam jak przeszukać ciuchy. Tak, wyrzucić to, czego nie używaliśmy. Ogólnie będzie zasada taka, jeśli ostatnie, nie wiem, 3 miesiące czy pół roku nie używaliśmy danego ciuchu, no to wyjazd po prostu i tak. Koniec. Ale na A szczęście. oprócz ciuchów sezonowych, zimowych, nie? No. Czy tam letnich. Ale też na szczęście w Danii jest coś takiego. W Polsce też coś takiego jest, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale to jest ten punkt odbioru rzeczy wtórnych, czy coś takiego. No, w selektywnej zbiórki odpadów. Tak, W selektywnej zbiórki odpadów. Więc tam możemy wywieźć różne rzeczy i nie wyrzucać ich jako tako, tylko po prostu będą zrecyklowane. Zrecyklingowane albo oddane dalej, na przykład ciuchy, to może na jakiś No, do Czerwony Czerwonego Krzyż. Krzyża, tak. No, więc nie wyrzucamy jako tako rzeczy, tylko rzucamy na obiekt wtórny. To co? Do akcji. Do akcji! Zanim zaczniemy cokolwiek robić, to trzeba się przygotować do akcji, bo będzie grubo. Wyjdziemy, to trzeba sobie włosy spiąć, bo inaczej będzie mi to wszystko w oczy wchodzić. Więcej niż myślałem, no? Nie władować, bo później będzie, bo chcieliśmy jakąś książkę sobie przeczytać, w Danii, jak
W końcu mamy czas na to, a wszystko władowaliśmy sobie do piwnicy. Ale pytanie jest, czy możemy tak naprawdę. Dobra, to idziemy też do piwnicy. Zobaczymy, jak tam kartony mamy generalnie. Jest z kluczami? To się zaczyna, co? Więc wychodzi generalnie na to, że z naszej piwnicy będziemy musieli najpierw wynieść wszystkie rzeczy, które chcemy wziąć do wana, a później wnieść te wszystkie rzeczy z mieszkania i tak dalej, które nie chcemy mieć w wanie, więc troszkę to zajmie. Pokażę wam, jaka jest zabawa z Luisią, którą ona najbardziej lubi. A patrzcie! A tyle klunkrów się pozbierało przez... Przez 10 lat pewnie. Przez 10 lat. Znaczy ja w sumie to też przez ten okres przeprowadzałam się chyba 7 razy czy coś takiego. Więc i tak czy siak człowiek się pozbywał tych rzeczy. No ale... Kolekcjonował regularnie. Więc teraz jest hardkorowy kat na bibelotach. Pakujemy wszystko do najbardziej pakownego samochodu we wszechświecie. Ford Ka polecamy do przeprowadzek. Też jest na sprzedaż. I też jest na sprzedaż. Dobra, to tak wygląda ta stacja recyklingu. Jest to ogromny plac, słuchajcie, gdzie można przyjechać. I są różne jakby rewiry, gdzie można co oddawać. Waty, nie waty. Tam w oddali widać też stację, w której można zostawić jakieś rzeczy takie dobre jeszcze do użytku. Ktoś może sobie przyjść je zabrać. Po środku to są jakieś tam gipsy, nie gipsy. Tam dalej w prawym rogu to tam są ciuchy. To są jakieś duże takie domowe do zabudowy, nie wiem, mikrofale i tak dalej. To są jakieś plastikowe folie i tutaj jest elektronika. Ale zimno, jesteśmy na tym placu i jedziemy teraz, wiecie co, bo teraz rzuciliśmy wszystkie klamoty inne, ale jedziemy do tego centrum, gdzie można tam oddawać różne dobre rzeczy i mamy takie lustra na przykład. Więc jak... można sobie wziąć tak. I użyć jeszcze ich. Tak jest. Tu dużo rzeczy ogólnie jest takich w miarę dobrych jeszcze, co komuś są niepotrzebne, ale komuś się mogą przydać jeszcze, więc... Tak. Można sobie wymienić coś za coś i tak dalej. We'll be right back.
teraz przyszedł czas po pakowaniu się na pyszne jedzonko. Dzisiaj jest Veggie Day. Dzisiaj mamy Veggie Day i jest tak. Słodkie ziemniaki, sałatka z lentyli, czerwonej fasoli, tofu, humusik, no i wiadomo, klucz programu, peanut butter. Yes. Tutaj profesjonalista. Peanut butter is life. Tak. Smacznego! Smacznego. Dzisiaj też w związku z tym, że była taka dobra praca przeprowadzkowa, to mieliśmy pyszne jedzonko, które wam przed chwilą pokazaliśmy, a do tego będzie pyszny deser. Jest to duński deser. Nie często jemy to. Nazywa się to dromekeje, czyli inaczej wymarzone ciasto. Ciasto marzeń. I to jest tak, to jest taki biszkopt na dole. Tu jest na dole biszkopt, tu jest taki skaramelizowany chyba brązowy cukier, a tutaj na samej górze też skaramelizowane wiórki kokosowe. Siemano. Siemano. Etap, jaki mamy obecnie? Zawijanie kubeczków. Zawijanie kubeczków. Bum. Generalnie nie wiem, czy w Polsce też taka mania jest na to, ale jak kupuje się jajka, to zawsze dają tobie jakieś gumki, takie recepturki. I oczywiście my te wszystkie gumki, recepturki zbieramy od tych N lat. Też trzeba powywalać. Teraz lecimy z zastawą, czyli tona po prostu. Srebra po babci. Srebra po babci. Generalnie jak się wprowadziliśmy razem do siebie, to każdy z nas miało cały zestaw, cały komplet sztućcy i różnych akcesoriów kuchennych. Więc teraz robimy krótką piłkę i będzie tak. Po cztery z każdego, czyli cztery widelce, cztery noże, cztery łyżeczki i cztery duże łyżki też. I to będzie tyle. Mamy, opróżniamy szufladę. Chyba wszyscy mają taką szufladę w domu, gdzie jest po prostu wrzuca się śrubki, monety i w ogóle pierdoły wszystkie i później się kumuluje po prostu. O, takie rzeczy na przykład. No. Kondomy, papiery, tak. Papieryszki, rachunki. Sprzed 10 lat, tak. To nie wiadomo co. I... Karnety na siłkę sprzed też 10 lat, bo Anusz się przydadzą. Tak. Maść tygrysia. O. Bo się przyda. Bo się przyda. iPod, bo się przyda. A iPod akurat podobno ceny wzrastają takich starych rzeczy Apple'a, więc może. Jest na sprzedaż. Siedzimy na złocie. Dobra, to teraz zaczynamy sprzątanie garderoby. Więc generalnie mam tu pomocniczkę. Louisie. Zawsze przy boku. Grześ też jest? Jestem. Co tam masz, Grześ? Chyba garnitur. Oż ty, panie! Garnitur i ekstra marynarkę. No proszę, nie wiedziałem nawet, że mam takie rzeczy. Tak to jest, jak człowiek żyje w dresie. Tak, żyje w dresie tylko. Dresem żyje. Pan profesor. Ty kufa! Nie no, super! Aż mi nawet do dresu pasuje, nie? Nie no, spoko. Ale dres nadal od pasa w dół. Dres wygrywa. Zespół pomocników. Tak. Więc jesteśmy final judges. Final brać judges. Czy nie brać? Brać czy nie brać? To oczywiście jedzie z nami. Oczywiście. Hawaiian style. Hawaiian style. Tata też jest bad boy skater style. Yes. Ładujemy ciuszki. Nie ładujemy ciuszki. Nie ładujemy? Nie ładujemy. Nie ładujemy. Pewnie jakaś ładujemy. Bardzo, bardzo brzydka sukienka tam była. Coś nie pasuje. Więc chyba na dzisiaj koniec, co? No, co wygląda? Końca nie widać nadal. Już tniemy wszystko, co się da. I nadal jest dużo. I nadal jest dużo, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, ale to jest tak... Już pewnie o tym rozmawialiśmy, ale tyle się tego gromadzi później przez te wszystkie lata. I to jest tak, teraz dosłownie rozmawialiśmy o tym, że i tak ucięliśmy bardzo dużo ze swoich ciuchów i tak dalej. Naprawdę taką jakby bazę, myślimy, wzięliśmy.
I tak sobie wszystko to policzyliśmy, Boże, jeszcze nawet by się coś tam ucięło z tego. Plus jeszcze postawiliśmy coś do toreb, żeby schować na później. No ale pytanie jest później takie, jak żeś tutaj zadał, czy za te 2 lata będziemy używać tych ciuchów też. Jeśli teraz ich nie używaliśmy i przez następne 2 lata nie będziemy ich używać, to nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy jeszcze ich używać. No. Louis, co ty na to? Leczymy. Louis ma nastrój hawajski już. Tak. Więc... Jest pozytywnie.